Cześć. Dzisiaj pomówimy o języku potocznym. Today I'm going to talk about informal English, guys. No właśnie, tego ostatniego słowa często możemy używać zwracając się do grupy osób, czy to płci męskiej, czy żeńskiej. Natomiast w liczbie pojedynczej guy, a nie gay, co w angielskim może oznaczać wesoły, tak samo jak i brytyjskiego bloke, możemy użyć, aby mówiąc kolokwialnie o mężczyźnie, czyli man. How come? Jak to? No tak, w języku polskim my też mówimy facet bądź gość, mówiąc o mężczyźnie, którego nie znamy. O swoim bliskim przyjacielu mężczyźni czasami mówią pal, czyli kumpel. A w normalnym angielskim moglibyśmy powiedzieć close friend. Często trudno połapać się, o co chodzi, szczególnie dlatego, iż na kursach rzadko kiedy uczymy się właśnie takiego angielskiego. Ale jeżeli mamy problem ze zrozumieniem, możemy na przykład powiedzieć I don't get it. Czyli I don't understand. I don't get it, tłumaczone dosłownie, będzie brzmiało nie otrzymuję tego. Dziwne? No cóż, my w polskim też mówimy nie łapię tego lub nie czają, a przecież łapanie czy czajenie ze zrozumieniem wiele wspólnego nie ma. W takiej sytuacji możemy również powiedzieć I haven't got a clue what you mean, czyli nie mam pojęcia, co masz na myśli. A clue, samo to słowo, oznacza ślad, nić, wątek. Warto zapamiętać te wyrażenia, gdyż na pewno nie chcielibyście, by ktoś uznał Was za thick, czyli tępych bądź stupid. Thick pewnie znacie w znaczeniu gruby, gruby sweter bądź książka. Gdy pojedziecie do Anglii, na pewno przyda Wam się brolly, czyli umbrella, parasol. A loo to toaleta, toilet. Jeśli ktoś poprosi Was o włączenie the box, to wcale nie będzie chodziło o byle jakie pudełko, ale o telewizor. Jeśli ktoś zaoferuje Wam a fag, będzie chodziło o papierosa. Peanuts to orzeszki ziemne, ale w potocznym znaczeniu wyraz ten oznacza niewielką sumę pieniędzy, więc to work for peanuts to pracować za grosze. Często w kolokwialnym angielskim można usłyszeć słowo funny, które pewnie znacie w znaczeniu zabawny. If something smells funny, to znaczy, że coś dziwnie podejrzanie pachnie. If something goes funny, na przykład the box, to znaczy, że coś szwankuje, na przykład telewizor. A funny farm to wcale nie zabawne gospodarstwo, ale szpital psychiatryczny, gdzie pracują shrinks, czyli jak się zapewne domyślacie, psychiatrzy. Niewiele pewnie ma wspólnego z tym znaczeniem, znaczenie inne tego słowa, kurczyć się. Oh shoot, we are running out of time. O kurczę, kończy nam się czas. That'll do for now. To na razie wystarczy. No to cheers. Nie, ja wcale nie znoszę toastu, życząc Wam zdrowia, bo tak najczęściej używamy tego słowa, ale żegnam się z Wami i dziękuję za uwagę, bo słowo cheers w kolokwialnym angielskim używane jest właśnie w znaczeniu do widzenia, cześć bądź dziękuję. See you. No to do zobaczenia. Cześć.